Gratulacje do drużyny przeciwnej. Byli zdecydowanie lepsi dzisiaj od nas. Przegraliśmy zbiórkę, mieliśmy za dużo strat. Też nasi wysocy już po 4 minutach mieli po 2 faule, co też nam gdzieś tam w późniejszym okresie nie pomogło, bo nie mogliśmy być tak agresywni, jak chcieliśmy. Trudno się doszukiwać jakichś pozytywów. Gdzieś w pewnym momencie staraliśmy się dogonić przeciwnika, ale błędy własne spowodowały to, że jednak nie udało nam się ich dogonić. Zasłużona wygrana Szczecina. My teraz teoretycznie mamy małe szanse na zrobienie playoffów. Musimy czekać na innych przeciwników. Ale musimy walczyć dalej, musimy wyjść twarzą i sezon zakończyć ze zwycięstwami. Dziękuję. Dziękuję panie trenerze. Panie Karolu, pana zdanie meczu? Gratulacje dla drużyny ze Szczecina. Zrobili duży krok w kierunku playoffów. Był to bardzo ważny mecz. Zagraliśmy dosyć słabo w każdym elemencie. Natomiast tak jak trener powiedział, mieliśmy problemy z faulami na początku meczu. Myślę, że to trochę ustawiło to, jak graliśmy i niestety przegraliśmy ten mecz. Dziękuję. I will speak Polish, ok? You have to know what I'm talking about. Yeah, okay. 2 years. Let's try. Dzień dobry, witam. Witam Państwa. Co tu powiedzieć o meczu? No wiadomo, że to był nasz mecz o życie. Od jakiegoś czasu pierwszy raz mogliśmy potrenować 5-5 i atak i obronę. Wrócił do nas Kuba Szenk. Wiemy, że jest bardzo ważnym zawodnikiem, szczególnie jeśli chodzi o obronę. To troszeczkę wzmogło też rywalizację na treningu, powiedzmy tutaj między nim a Jayem. I tutaj Jay dzisiaj pokazał się z bardzo, bardzo dobrej strony. Ja myślę, że to też jest zasługa Kuby, nie tylko samego Jaya, że te treningi dobrze wyglądały ostatnie 2 dni. Wcześniej mieliśmy dużo problemów. Nadal mamy małe urazy, które nie pozwalają zawodnikom grać na 100%. Natomiast no, mogliśmy potrenować te 5-5. Wiedzieliśmy, że mecz o życie, wiedzieliśmy od samego początku, od pierwszego treningu po Ostrowie, że bez obrony nie zrobimy nic. I na to głównie nastawiliśmy się w dzisiejszym meczu. Nawet nie myślałem o tym, jak atak rozwiązywać, jak szukać naszych przewag. One się same rozwiązały, jak daliśmy energię w obronie. Cieszę się, że zespół wymusił 22 straty zespołu przeciwnika. I oczywiście możemy powiedzieć, że zespół Trefla te straty gdzieś tam sam zrobił. Te straty się same nie zrobiły. Szczególnie pierwsza kwarta pokazała, gdzie zespół Trefla zrobił 10 strat, że możemy bronić, jak chcemy, jak jesteśmy zmotywowani. I to jest nasza droga na najbliższe mecze do końca sezonu zasadniczego. Dalej zobaczymy. Dziękuję. Cześć, dzień dobry. So I know. I think the assists and the energy we play with on defense, that's the whole game right there. We shared the ball, we play with energy, and that's what we was looking for. We kind of got embarrassed last game, so I was proud of how the guys responded. Powiem tak, oczywiście nie lubię takich sytuacji, ale to jest troszeczkę takie oglądanie się w tą tabelę i zaglądanie, kto z kim zagra, kto z kim wygra, kto z kim przegra. Ja myślę, że najprostsza sytuacja jest taka, wygrać wszystkie mecze do końca. Wygrać z Legią na wyjeździe, wygrać z Toruniem u siebie i wygrać z GTK na wyjeździe. I wtedy będziemy patrzeć w tabelę, co tam się dalej wydarzy. Bez tego naprawdę będzie nam bardzo, bardzo ciężko. Wtedy musimy liczyć na to, że Wyspy Owcze zremisują z Anglią na wyjeździe i wtedy ktoś tam musi przegrać, wygrać. Tak jak powiedziałem, patrzymy się na siebie, chcemy wygrać te 3 mecze do końca, żeby liczyć się w walce o playoff. Man, it's just health, man. I think, you know, as bad as I wanted to play, you gotta listen to your body. If you hurt, you can't play at a high level if you hurt. And it takes time. And I got hurt again. Then I had COVID. So I mean, we kind of just had a lot of bad luck with me and Molly. We couldn't help the guys. You know, just not playing 100%, but we try to play Kuba as well hurt. We try to just bring energy, and you know, at some point it's gonna click, and I'd rather it click now than we get hurt now. So I think we still alive. Nie ma takiej opcji w tym sezonie, to jest temat zamknięty. Gramy tym, co mamy,
nie ma, nawet jeżeli przyszedłby i przeprosił mnie i cały zespół i błagał, to nie ma już takiej możliwości powrotu. Zawsze po takim meczu ze Stalą jest trudno podnieść zespół pod względem mentalnym. Wiedzieliśmy po meczu, studziłem te rzeczy, wiemy w jakim momencie Stal nas złapała, na jakim rozkroku i w jakim momencie była Stal przed naszym meczem. Nie zrobiłem analizy wideo, to jest chyba pierwszy raz w tym sezonie, że nie zrobiłem analizy, bo nie było po czym, bo ten mecz był po prostu do zapomnienia, do jak najszybszego, że tak powiem, powrócenia zespołu mentalnie, bo tutaj pytanie było, jak mentalnie wrócić. Mentalnie można wrócić tylko w jeden sposób. Agresywną obroną na treningu, walką o każdą piłkę i tak dalej, i tak dalej. Ja parę słów oczywiście powiedziałem zawodnikom, jak teraz będę reagował na ławce. Ja wiem, jakie są moje błędy, jakie popełniam. Jak ktoś mnie zna, to wie, że ja chcę dla wszystkich dobrze, ale dzisiaj chyba wyczytałem taką fajną sentencję, nie powiem, jaki to filozof powiedział, może grecki, że jeżeli ktoś chce dla wszystkich dobrze, to na pewno dla samego siebie będzie źle. I niestety ja muszę się teraz tego uczyć i chłopaki wiedzą, że niestety nie będę teraz patrzył na to, żeby wszystkim zrobić dobrze na meczach i na treningach, tylko będę patrzył na dobro zespołu. Dostali taki sygnał, super pracowali i się podnieśli mentalnie. Nie wiem, czy to jest moja zasługa, czy to ich, natomiast no, udało się, tak? Przynajmniej na ten mecz. Powiem, że nie spoglądam, a wszyscy spoglądają. I jak się ktoś do tego nie przyzna, to znaczy, że kłamie. Patrzę, kto z kim gra i gdzie, ale tak jak powiedziałem, to już panu Kubie odpowiedziałem i panu Karolowi odpowiem, że patrzymy na te trzy mecze najbliższe, te trzy mecze musimy wygrać, wtedy sobie spokojnie zerkniemy w tabelę.